To co, to może w takim razie minęła godzina 12. Rozpocznijmy, jak Państwo widzą, wspaniałe, piękne miejsce, wspaniały, piękny obiekt, piękne miasto, które za rok będzie gościło, co wierzę, przepiękną imprezę, Sudecki Festiwal Minerałów. Witam serdecznie na dzisiejszej konferencji poświęconej tej imprezie, którą miasto Lubań wraz z Towarzystwem Geologicznym z Filipem chce zorganizować za rok. Witam pana Tomasza Praszkiera, towarzystwo przedstawiciela, prezesa właściwie Towarzystwa Geologicznego Spirifer. Witam również pana doktora Łukasza Takiele, dyrektora regionalnego. I szanowni państwo, jest okazja, aby o szczegóły tej przyszłorocznej imprezy zapytać. Najlepiej u źródła, czyli u, korzystając jakby z obecności tych dwóch panów, szczerze powiedziawszy, tych, którzy są architektami tej imprezy, która zawita do nas w Lubaniu w przyszłym roku, w lipcu 2018 roku. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że doszło do tej konferencji. Z tego względu, że możemy wysłać pierwszy oficjalny sygnał z miasta Lubania, że chcielibyśmy jeszcze bardziej, jeszcze na większą skalę korzystać z potężnego atutu naszego regionu, jakim niewątpliwie są zasoby minerałów, mineralogia oraz tradycje kolekcjonerskie, sięgające, szanowni państwo, XVII wieku. Ten potencjał jest tak potężny, że aż żal nie eksploatować go na większą skalę. I impreza w Lubaniu, która odbędzie się w lipcu 2018 roku, nazwana Sudeckim Festiwalem Minerałów, już poprzez swoją nazwę pokazuje, że my chcemy czerpać i pomagać promować właśnie ten niesamowity skarb, jakim są minerały. Dzisiaj chcielibyśmy Państwu przedstawić informacje, które pozwolą jakby zrozumieć ideę tej imprezy, tego wydarzenia, ale też informacje, które po raz pierwszy trafią do szerokiego grona odbiorców już w sposób oficjalny. Tak więc z naszego punktu widzenia jest to wydarzenie bardzo istotne. Dlaczego ta impreza? Impreza jest pewnego rodzaju elementem określonego procesu, który ma miejsce w Lubaniu od kilku lat. Mianowicie Muzeum Regionalne w Lubaniu już kilka lat temu podjęło starania celem stworzenia stałej ekspozycji mineralogicznej. I ten cel udało się osiągnąć w styczniu tego roku. Zbudowaliśmy stałą wystawę minerałów, która koncentruje się jako jedyna w Polsce wyłącznie na zachodniej części Sudetów. Wystawa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno ze strony amatorów, jak i profesjonalistów, zebrała bardzo dobre recenzje i w pewnym sensie chcieliśmy, aby był jakiś ciąg dalszy tej inicjatywy. Myśleliśmy o targach geoturystycznych, ale w pewnym momencie pojawiła się możliwość rozbudowania tej inicjatywy o zagadnienia związane z mineralogią. Otrzymaliśmy określoną ofertę złożoną przez Towarzystwo Geologiczne z Gliffer i o szczegółach tej oferty z całą pewnością najlepiej opowie pan Tomasz Praszek. Tomasz Praszek, Towarzystwo Geologiczne z Gliffer. Szanowni Państwo, nasze stowarzyszenie zajmuje się promocją, edukacją nauk geologicznych. W dużej mierze jesteśmy skoncentrowani na zajęciach dla dzieci i edukacji geologicznej dla szkół. Natomiast poza tym jakby segmentem zajmujemy się również wystawiennictwem, organizacją giełd minerałów, wycieczkami, wykładami, spotkaniami dla jak najszerszego grona pasjonatów. Impreza, która odbędzie się w Lubaniu w przyszłym roku, będzie prawdopodobnie największą imprezą mineralogiczną na terenie Polski, która kiedykolwiek miała miejsce. Już w tej chwili mamy ponad 50 wystawców, którzy zapisali się na tą imprezę i będą prezentować wyłącznie nieobrobione, naturalne
zlokalizować w obrębie Starego Miasta. Jedna z tych wystaw będzie się znajdować w tej sali, w której obecnie się znajdujemy. Będą to prywatne kolekcje, które będą brały udział w konkursie na najlepszą wystawę mineralogiczną prywatnej kolekcji. Tak będzie w każdym roku. Planujemy na najbliższym Sudeckim Festiwalu Minerałów 20 gablot, które będą reprezentowały 20 czołowych kolekcjonerów z Polski. Będzie to zarówno konkurs, który będzie sądzony przez międzynarodowe jury, jak i odbędzie się konkurs publiczności, która będzie głosowała na najlepszą wystawę. Planujemy również wystawę główną, która będzie odbywała się w Muzeum w Lubaniu, w Ratuszu, która będzie koncentrowała się na okazach złota. Będziemy prezentowali okaz, który jest wartości wielu milionów złotych. Będzie to największe złoto rodzime na skalę naturalnej, które kiedykolwiek zawitało na teren Polski. Prawdopodobnie. Ze wszystkich zapisów historycznych nie wynika, żeby większy, droższy, bardziej wartościowy okaz kiedykolwiek znalazł się na terytorium Polski. Będzie to okaz prezentowany przez kolekcjonera Scotta Wierskiego z Nevady, ze Stanów Zjednoczonych. Jest to okaz wartości prawdopodobnie około 4 milionów złotych. Poza tym wystawa będzie obejmowała szereg innych okazów złota oraz wiadomości merytoryczne na temat złota w postaci naturalnej jako minerał. Trzecią wystawą, która będzie w trakcie Sudeckiego Festiwalu Minerałów, będzie wystawa Muzeum Regionalnego, która jest w Baszcie, znajduje się w Baszcie i obejmuje właśnie minerały Sudetów Zachodnich. Tak więc zwiedzający będą mieli możliwość odwiedzenia trzech różnych wystaw, a także wzięcia udziału w giełdzie minerałów, na którą oczywiście będzie też znajdował festyn, giełda biżuterii i wszystkie inne wyciechy dla duszy i ciała, które na tego typu imprezach muszą mieć miejsce. Planujemy również w przyszłym roku spotkanie, wielką konferencję MINDAT.org. MINDAT jest to największa baza tego typu w internecie, która jest to największą encyklopedią mineralogiczną. Będzie ona również patronem medialnym, jednym z patronów medialnych imprezy. Tak więc prawdopodobnie około 100 mineralogów zarówno z Polski, jak i spoza Polski i spoza kontynentu będzie brało w tym udział. Będą oni brali udział zarówno w giełdzie, w wystawach, jak i odbędą się ich wykłady, a także wycieczki terenowe, szereg innych bardziej takich profesjonalnych zajęć. Na pewno Państwo mają pytania dotyczące lata agatowego i tego, jak wygląda relacja Sudeckiego Festiwalu Minerałów z latem agatowym, więc ja od razu z góry odpowiem na to pytanie. Towarzystwo Polityczne Spirifer było współorganizatorem lata przez 15 lat. My odpowiadaliśmy za całą stronę merytoryczną, zarówno za wystawy, wykłady, wycieczki itd. W Lwowie Śląskim zmieniły się priorytety i w tej chwili władze są nastawione dużo bardziej na koncerty, popcorn, piwo i tego typu atrakcje. Jakby część merytoryczna przestała być interesująca. Dlatego my jako kolekcjonerzy, pasjonaci, ludzie, którzy chcą krzewić wiedzę mineralogiczną, postanowiliśmy po prostu szukać bardziej przyjaznego nam terenu. Termin oczywiście, który nie jest przypadkowy, jest tym samym terminem co Lubeckie Lato Agatowe, które wbrew plotkom, które są rozpowszechniane, oczywiście wystaje w główku. Nawet nazwa wskazuje Lubeckie Lato Agatowe. Nie mogłoby się przecież odbyć gdziekolwiek indziej niż poza Lubnym Śląskim. Nie jest przypadkowy, jako że jesteśmy współorganizatorem tej imprezy. Jest to tak samo nasz termin, jak i termin miasta Lubek Śląski. Po prostu my naszą część imprezy przenosimy na teren Lubania. Nie ukrywamy też tego, że nazwa nazywa się Sudecki Festiwal Minerałów, więc w przyszłości po kilku latach w Lubaniu być może przeniesie się gdzieś indziej. Po prostu my jako pasjonaci minerałów jesteśmy zainteresowani częścią merytoryczną. To jakby dla nas jest najważniejsze. Natomiast z punktu widzenia komercyjnego dla nas ta impreza jakby nie jest, dla nas nie interesuje część jakby komercyjna impreza, prawda? Jesteśmy zainteresowani tym, co jest związane z nauką, z mineralogią, z kolekcjonerstwem. To ma dla nas istotne znaczenie i po
szukamy przyjaznego miejsca, przyjaznego gruntu, na którym możemy, się spotkać z przyjaciółmi z Polski i spoza granic Polski. Czy prezentacja tak cennego okazu, jakiego pana zlewany, będzie wymagała jakichś dodatkowych zabezpieczeń? Tak, to ten okaz złota, który będzie prezentowany, będzie w nowej tablocie, która jest zamówiona przez Muzeum Regionalnym w Lublaniu. I oczywiście ona będzie strzeżona przez strażnicy, którzy będą stali z bronią do tej nabloty. No niestety jest to okaz, który naprawdę jest bardzo wartościowy. Do tego okazu jeszcze będzie kilkanaście innych okazów, które również są bardzo, bardzo wartościowe, w tym samorocie złota, okazy historycznego złota, więc ta wystawa będzie o ogromnej wartości, dlatego oczywiście, że pewne zabezpieczenia tam będą. Natomiast każdy będzie miał możliwość podejść do nabloty i przez szybę zobaczyć ten okaz z odległości może 20 cm. On często jeździ po świecie, czy to też jest wyjątkowa historia? Ten okaz pierwszy raz opuści Stany Zjednoczone. Powiedział pan, że szukał pan współpracy z innym miastem, w sensie współpracy merytorycznej. Czy rozmawiał pan także z innymi miastami? Dlaczego Lublań ostatecznie? My, zastanawiając się, gdzie jak przenieść taką neurologiczną imprezę, wytypowaliśmy cztery miasta, które zupełnie otwarcie. Wśród tych miast była między innymi Szklarska Poręba, Karpacz, Jelenia Góra, Zielone Cieplice i Rynek i Lublań. No i Szklarska Poręba i Karpacz po prostu nie posiadają wystarczającej powierzchni, nie ma tam parkingu, po prostu infrastruktura nie jest niewystarczająca na tych dużą imprezę. I tutaj pozostały de facto Cieplice i Lublań. Nie ukrywam, że obecność Łukasza Czepieli, który jest pasjonatem mineralogii, po prostu znaleźliśmy bratną duszę, czego na przykład brakowało w Śląskim, była taką bardzo ważną częścią tego, że postanowiliśmy robić to w Lublaniu, a także jakby architektura miasta jest bardzo sprzyjająca. Możliwość tego, że koncerty, całą część taką bardziej rozrywkową możemy zrobić w amfiteatrze, prawda? To będzie poza rynkiem, a rynek będzie przeznaczony bardziej na część merytoryczną, mineralogiczną. Tutaj też odegrało to swoją rolę. Panie burmistrzu, czy będzie taka po prostu część rozrywkowa koncertowa, czy też skupiacie się tylko na kolekcjonerskiej i na naukowej części? Tutaj już pan Tomasz jakby na to pytanie częściowo odpowiedział. Oczywiście chcielibyśmy, aby ten wymiar merytoryczny mieścił się w centrum, tutaj w sercu naszego miasta, czyli w rynku i w okolicach, a ta część, powiedziałbym, bardziej jarmaczna, czyli bardziej rozrywkowa, aby miała miejsce, ale też tutaj nieprzypadkowo późniejszą porą niż mamy to w zwyczaju, jeżeli chodzi o lawę w kolejnych latach, późniejszą porą właśnie na terenie amfiteatru i na terenie Kamiennej Góry. Te dwie imprezy by się nawzajem uzupełniały, nie rywalizowałyby może ze sobą. Czyli ta część merytoryczna, bo to jest jakby, jak pan Tomasz podkreślił, to jest sedno, przenosi też między innymi do Lubania części imprezy z Rybówka. Ma miejsce mieć tutaj w rynku, w samym sercu i my jakby się z tego tytułu bardzo cieszymy, że możemy merytorycznie tutaj mieć tą imprezę w sercu miasta. A ta część taka jarmaczna, czyli bardziej ludyczna, bardziej rozrywkowa, jako lawa już po godzinach, powiedzmy wieczornych, o godzinie tam 19 albo 18 na amfiteatrze. Czyli rozumiem, że pierwszy raz od lat lawa zmieni termin, tak? Wszystko na to wskazuje, że tak, będzie. A jeżeli już jestem przy głosie, chciałbym się dowiedzieć o koszty dla miasta samej wystawy, bo w Lwówku szerzy się informacja, że przy 20 rocznicy miało być ponad 300 razy drożej niż w latach ubiegłych. Taka informacja gdzieś się pojawia wśród ludzi, w czasie lata agatowego była powtarzana. Czy pan chce wiedzieć o Lubanie czy o Lwówku? O Lwówku, tak, zacznijmy od Lwówka. Myślę, że nie należy tego łączyć jakby z festiwalem, który planujemy w przyszłym roku. Natomiast z chęcią na to odpowiem. Koszty wystaw oraz naszej aktywności, którą mieliśmy w Lwówku Śląskim, się wahały. W różnych latach były różne, ponieważ robiliśmy to z różnym rozmachem. To zależało od budżetu, zależało od środków unijnych. Przez 15 lat współpracy te koszty wahały się pomiędzy 20 tysiącami a 80 tysiącami, które miasto wkładało
wystawy głównej, gdzie na przykład zapraszaliśmy wystawcy z Polski, z zagranicy, którzy musieli przyjechać, albo ich przenocować i tak dalej. Montaż imprezy, który trwa ponad tydzień, jest to zaangażowane około 10 osób, które oczywiście trzeba otrzymać, wypłacić i tak dalej. Oraz demontaż imprezy, który odbywał się po studniach. Było to zawsze robione po kosztach. Nigdy nasze stowarzyszenie nie miało z tego powodu żadnych zysków. Jedyne dwa razy, kiedy był wykazany jakikolwiek zysk, został mu przeznaczony dla wolontariuszy, którzy zarobili kwotę 200-300 zł na osobę za przygotowanie wystawy. Przez dwa lata nasze stowarzyszenie dokładało kwotę 20-30 tysięcy, gdyż miasto nie posiadało wystarczających środków na urządzenie tej wystawy. Jako że 20 lata agatowe jest okrągłą, rocznicową imprezą, przez dwa lata rozmawialiśmy o tym, że musimy zrobić coś specjalnego. Zostali zaproszeni goście z kraju, z zagranicy, została przygotowana wystawa. Oczywiście koszta takiej imprezy były nieco wyższe niż przeciętnego lata agatowego, natomiast niższe niż najdroższych imprez robionych przez nas. Było ono szacowane na około 70 tysięcy złotych. To obejmowało na przykład wizytę takich znakomitych postaci jak Jeff Scott, jeden najlepszy fotograf minerałów na świecie, Jakim Kalem, redaktor i fotograf pisma Minerala, który zaczynał wczoraj w Urbaniu, szef bazy Mindapor, no i szeregu innych naukowców, kolekcjonerów i ważnych postaci ze świata mineralogicznego. W trakcie negocjacji okazało się, że miasto nie jest de facto zainteresowane wkładaniem pieniędzy w tą część imprezy, jednocześnie powiększając budżet do ponad 300 tysięcy na koncerty, blisko polo, wadę cukrową, tego typu rzeczy. Po prostu priorytety się zmieniły. Tak więc nie jest tak, że kwoty, które padały, były jakieś inne niż w wcześniejszych latach. Te kwoty były uzgodnione ponad rok wcześniej i po prostu ze strony miasta zaczęły się zmieniać możliwości. Ale nadal pieniądze nie były najważniejszą częścią jego problemu. Problem było to, że miasto po prostu miało inne priorytety i nie było zainteresowane włożeniem odpowiedniej pracy czy atencji do części mineralogicznej. Tak jak mówiłem, dokładaliśmy do dwóch lat agatowych, bylibyśmy gotowi dołożyć na kolejne edycje lat agatowego. Natomiast po prostu w sposób, jak została potraktowana nasza inicjatywa i to, co żeśmy proponowali, był, mówiąc krótko, skandaliczny. Dlatego nasza współpraca się nie umożliwiła. Czy wizyta tych gości, które pan wczoraj To jest jeden z elementów tego, co robiliśmy w trzecim agatowym, ponieważ podjęliśmy pewne zobowiązania wobec gości z zagranicy. Jak mówiłem, planowaliśmy od dwóch lat wizytę wielu osób z zagranicy. Część z nich była zaproszona na koszt gminy, która się wycofała z tego. Więc nasze stowarzyszenie opłaciło oczywiście koszty pobytu, przylotu, paliwa, jedzenia, noclegów i tak dalej. No i po prostu nie chcieliśmy tutaj robić negatywnych planów dla lata agatowego, więc ci goście nawet nie wiedzą o tym, że gmina zdecydowała się nie pokryć kosztów ich pobytu, chociaż byli to bardzo znamienite osoby, które mogły wpłynąć reklamowo na imprezę bardzo istotnie. Ci ludzie oraz Stowarzyszenie Mineralogiczne z Hongkongu, które tutaj przebywa 17 osób z tej gminy studentów oraz szereg osób ze Stanów Zjednoczonych i Rosji, przyjechali także na wycieczki, które nasze stowarzyszenie organizuje po lecie agatowym, a w przyszłości zrobimy je zarówno przed, jak i po Sudeckim Festiwalu Minerałów. Te wycieczki były planowane na dużo większą skalę, natomiast ze względu na problemy, które nas spotkały, musieliśmy je jakoś tam ograniczyć. Te wycieczki nadal trwają. Dzisiaj grupa jest w Strzegomiu, w Kamieniu Magraniku oraz w Siedmiowicach. I wizyta wczorajsza była związana z wizytą Petrelbergu, Muzeum Petrelbergu i po drodze odwiedziliśmy Muzeum Mineralogiczne znajdujące się w Baszcie w Urbaniu. Rozumiem, że z wyjątkiem tych dwóch lat nie pokrywało żadnych, nie uczestniczyło w kosztach organizowania imprezy, co jak gdyby no, stawia pod znakiem zapytania to, że nazywacie się współorganizatorami. Wie pan co, to jeżeli chcemy się skoncentrować na tym aspekcie, oczywiście z punktu widzenia formalnego nie byliśmy współorganizatorem, natomiast jeżeli spojrzy pan na plakaty, ulotki, to wszędzie znajdzie pan nasze logo jako organizatora. Ta impreza w Główku rozwijała się w pewien sposób, no, ewolucyjnie, prawda? My do niej
my się przyłączyliśmy 15 lat temu, kiedy była to maleńka impreza, bardzo regionalna. Zachęciło nas do tego po prostu cudowni ludzie, którzy tam się znajdowali, głównie z Domu Kultury, pan Tadeusz Dzierzyk oraz jego ekipa, którzy po prostu nas zafascynowali swoją energią i entuzjazmem. I w tej chwili mogę powiedzieć, uważamy ich za naszych przyjaciół. No, są to po prostu cudowni ludzie. Jakby rozpoczęliśmy naszą współpracę od organizacji pierwszej wystawy, która się nazywa Madagaskar Ginący Świat, i wraz z nami do Lwówka Śląskiego zgłosiło się kilkudziesięciu kolekcjonerów, którzy postanowili wziąć udział w giełdzie minerałów. Wcześniej giełda minerałów właściwie tam nie istniała, była biegła, biżuterii, jakieś tam świeciderek i tak dalej. Ja poza tym, że jestem prezesem Towarzystwa Geologicznego Spiritual, jestem właścicielem firmy, która organizuje największe giełdy minerałów na terenie Polski. Tak więc za naszą rekomendacją po prostu wielu wystawców się zgłosiło i postanowiło wziąć udział w tej imprezie. Wcześniej, zanim przyłączyliśmy się do latarka do tego, organizowaliśmy tego typu imprezę w Warszawie na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, którego byłem pracownikiem w tamtym okresie. Była to typowo kolekcjonerska giełda, wystawa minerałów. W pewnym momencie, kiedy okazało się, że w Lwówku jest przyjazna atmosfera, dużo łatwiej jest wypromować tego typu imprezę niż w Warszawie, która wiadomo tam przed się mediami jest dużo trudniej, postanowiliśmy przenieść imprezę z Warszawy do Lwówka Śląskiego. I wtedy nastąpiło, to było chyba, jeśli dobrze pamiętam, na szóstym lecie datowym, albo na siódmym lecie datowym. Wtedy nastąpiło połączenie tych imprez i od tego momentu byliśmy nieformalnym współorganizatorem lata agatowego. Wszelkie merytoryczne części lata agatowego, zarówno informacje prasowe, jak i książka, która została podana, album o Agatach Kłuczkowskich, wycieczki, konferencje były organizowane 100% przez nasze stowarzyszenie. W tym roku jakiego rzędu obcięcie finansowania ze strony miasta nastąpiło, czy też było zapowiadane? Co skłoniło was do... Ja myślę, że tutaj nie ma co się rozchodzić nad kwotami, bo problemem nie były kwoty, było nastawienie. Jak mówiłem, my dokładaliśmy do lat agatowych, byliśmy w stanie dołożyć do kolejnego, zresztą dołożyliśmy w tym roku, nasze stowarzyszenie poniosło koszt około 30-40 tysięcy, żeby utrzymać tych gości, którzy zostali już zaproszeni przez miasto, ale miasto się wycofało jakby z ich utrzymania. Tak jak mówiłem, my nie chcąc robić tutaj jakichś dziwnych sytuacji dla gości z zagranicy, nawet nic nie wspomnieliśmy na ten temat, tylko po prostu pokryliśmy te koszty. Również zorganizowaliśmy spotkania kolekcjonerskie, wykłady, to wszystko było w 100% organizowane przez nasze stowarzyszenie. Ale myślę, że w tej chwili nie ma co rozmawiać o tym, co było, ważne jest to, co będzie. No czym, no wie pan, to jest dość bulwersująca historia na tym naszym malutkim terenie. Dlatego jeszcze jedno pytanie. Po samo rozstanie, to rzecz zrozumiała, to się zdarza. Natomiast forma tego rozstania, ona wygląda, no, nieładnie, powiem szczerze, przynajmniej z tego, co można usłyszeć, co można się dowiedzieć. Z jednej strony miasto, no, niegrzecznie, czy też nieelegancko postępuje wobec nas, rzucając na przykład na stronę te informacje o jakichś tam problemach w Norwegii. Z drugiej strony, tak słyszałem, wy jako organizacja zwracaliście się do wystawców z rodzajem szantażu, czyli... To ja bym chciał od razu, ja słyszałem to, te plotki, chciałbym to totalnie zdementować. Do mnie dotarły słuchy, że ponoć my szantażujemy wystawców, że jeżeli nie przyniosą się do Lubania, to wyrzucimy ich z naszych imprez w Warszawie, Krakowie i tak dalej. Jest to totalna bzdura. Taki w ogóle temat nigdy nie padł i nie padnie z naszej strony. Co więcej, 99% wystawców, którzy biorą udział zarówno w Głowku, jak i w tej chwili zapisało się do Lubania, bo jeżeli już jesteśmy przy faktach, to spośród 45 wystawców w Głowku, 3 pozostaje w Głowku, cała reszta przenosi się do Lubania. Nie biorą udziału w żadnych naszych innych imprezach, więc w ogóle nawet nie ma możliwości, żebyśmy ich szantażowali. Jest to totalna bzdura. My nie postępujemy w ten sposób. To jest jakaś plotka, która została gdzieś rozniesiona i totalnie po prostu jest to wyssany spad. Natomiast wie pan, to utrzymanie tego samego terminu, pan mówi, że to też jest wasz termin, ale to wygląda na taki złośliwe zagranie, bo Lwówek ten swój termin, no, ma
Od wielu lat zapowiedziany już był też przyszłoroczny termin. Ja bym czy to konieczne było i dlaczego? Ja bym chciał, żebyśmy zostali jasno zrozumieni. Nas, my jesteśmy, całe nasze stowarzyszenie, ludzie, którzy biorą udział we współorganizacji różnych tego typu imprez, nie pochodzą z regionu. Naprawdę dla nas sprawy między Łówkiem, Lubaniem, Szklarską Poręgą, Karpaczem, to są jakieś didaskalia, które nas naprawdę nie interesują. Nas interesuje to, żeby stworzyć największą, najbardziej prężną imprezę tego typu w Polsce. Tak więc my po prostu przenosimy to, co żeśmy organizowali w Łówku przez 15 lat, tutaj, utrzymując nasz termin, utrzymując pewne rzeczy, które tam żeśmy robili, ale także wprowadzając bardzo wiele nowości, wprowadzając pewne nowe możliwości, które tam ze względu na po prostu jakąś historię, na to, co narosło, nie były możliwe. A dlaczego ten termin jest taki ważny? Nie można by było przesunąć tydzień w te, po prostu, żeby te dwie imprezy nie kolidowały ze sobą. Jeżeli ktoś musi być mądrzejszy zwykle. Spituję to jednym zdaniem. Polski rynek neurologiczny jest na tyle mały, że takie dwie imprezy odbywające się tydzień po tygodniu po prostu zabijałyby się nawzajem. Dwie imprezy odbywające się w tym samym czasie, w bliskiej odległości, mają szansę nakręcać się. Z perspektywy osoby, która przyjeżdża z Hongkongu, Stanów Zjednoczonych, Australii, między Lwówkiem, Lubaniem, Szklarską Porębą, Karpaczem, Jelenią Górą, to jest po prostu jeden punkt. Panie burmistrzu, czego pan się spodziewa po tej imprezie? Jakich korzyści dla miasta? Znaczy na pewno wartością jest to, że ta impreza będzie w Lubaniu, że ci pasjonaci ze swoją pasją, ze swoją wygodą tutaj do nas dotrą, no a przede wszystkim jest to walor, jakby nie patrzeć, promocyjny. No. Mieć taką imprezę w mieście, mieć największe targi mineralogiczne w Polsce w Lubaniu, to jest marzenie, myślę, każdego gospodarza miasta, więc przede wszystkim ogromna promocja miasta i regionu. A solidarność samorządowa? Nie mam, nie wiem, rozmawiał pan z panią burmistrz? Zgłaszała jakieś problemy? Jakiś nic, czegoś takiego nie ma, co między innymi bardzo często widać. Tutaj nie mówię nawet o imprezach, które są wspólnie w tych samych terminach organizowane, ale jeżeli rywalizujemy na przykład ośrodki unijne, to proszę wskazać taką solidarność. Jakimkolwiek punkcie. Nie ma. Jest po prostu próba przyjęcia jak największej puli na potrzeby mieszkańców, bo tak naprawdę gmina wtedy może z tego skorzystać. Nie chodzi o żadną solidarność. Tutaj już pan Tomasz bardzo wyraźnie powiedział, że odległość między Lubaniem a Lwówkiem to nie jest 300-400 km, to jest zaledwie około 30 km i ta sama osoba, która trafi do Lwówka, zarówno tym samym może trafić do Lubania i odwrotnie, więc te dwie imprezy mogą się wzajemnie wspierać, nie patrząc na to z perspektywy jakiejkolwiek rywalizacji. Ktoś przyjedzie tutaj przed południem, będzie w Lwówku po południu i mam nadzieję, że będzie z obu wizyt zadowolony. Rozmawiał pan z panią burmistrz? Zgłaszała jakieś pretensje? Powiem panu, nie rozmawiałem. Nie było jakby żadnego kontaktu z panią burmistrz w tej sprawie. A nie wiem też, czemu by ta rozmowa miała służyć. My niczego Łówkowi nie odbieramy. Pan Tomasz i tutaj pan Łukasz bardzo wyraźnie to powiedzieli. Impreza Łówkowa nazywa się Wielkie Festiwal Minerałów. Impreza Łówkowa nazywa się Wielkie Festiwal Minerałów. Ja jeszcze bym tutaj może to bardzo pokrótce skomentował. Termin imprezy został narzucony przez nasze stowarzyszenie i pan burmistrz został postawiony przed wyborem albo w tym terminie, albo w żadnym. My po prostu jako firma zarazem, bo ja reprezentuję też właśnie firmę Wystawy Minerałów, która robi tego typu imprezy komercyjne, wiemy dobrze, jak zorganizować taką imprezę, żeby była sukcesem. Więc robiąc tą imprezę, która jest imprezą niekomercyjną, edukacyjną itd., dalej, po prostu przedyskutowaliśmy to i uznaliśmy, że ten termin jest jedynym możliwym terminem, żeby ta impreza się udała, żeby te imprezy nawzajem mogły się nakręcić. Tak więc pan burmistrz został postawiony przed wyborem albo ten termin, albo żaden. Tak więc de facto my zastosowaliśmy tutaj szansę. Ale my
A gdyby jeszcze pan zechciał słówko o tym, o tych wpisach, które na stronie miasta Lwówka się pojawiły. Był w pewnym momencie taki przekaz, że to dlatego, że jesteście firmą niesolidną, organizacją niesolidną. O tych informacjach, to pan nie widział na stronie miejskiej? Mówię o problemach Norwegii, bądź ich braku. Natomiast pojawił się... Jasne, natomiast wie pan, chodzi o to, że w pewnym momencie pojawił się taki przekaz, że to nie wy z nich rezygnujecie, tylko oni z was. Nie? Także dlatego chodzi o nasz projekt Norwegii, który rzeczywiście jest projektem, który sprowadził na akurat na część naszej grupy, która jest zaangażowana w działalność komercyjną, ponieważ musimy jasno rozdzielić naszą aktywność, która jest niekomercyjna, która jest reprezentowana przez Towarzystwo Górnicze Spirifery, to są właśnie wykłady, imprezy tego typu edukacyjne, wycieczki i tak dalej. Oraz nasze stowarzyszenie jest w dużej mierze finansowane przez 2-3 firmy, które po prostu zarabiają pieniądze na wydobyciu minerałów, sprzedaży minerałów. I wiadomo, że skądś pieniądze muszą być na działalność non-profit. Tak więc teraz mówimy o naszej działalności komercyjnej. Nasza firma wraz z naszym wspólnikiem Janem Erikiem Larsenem z Norwegii wystąpiła o odpowiednie zgody w Norwegii na wydobycie cyrkonu w wyspie Zeeland i jako pierwsza w historii Norwegii firma uzyskaliśmy wszystkie zgody, które tego wymagały, począwszy od zgód lokalnych przez parki narodowe, skończywszy na Ministerstwie Górnictwa i całkowicie legalnie w 100% prowadziliśmy tam eksploatację. To prawda, że norweska telewizja nagle wykazała niesamowite zainteresowanie, latała nad nami helikopterami, filmowała to, mówiąc, że Polacy rozkradają norweskie dobra narodowe. Natomiast kiedy doszło do wywiadów i spotkania twarzą w twarz z władzami miasta Alta, bo to jest tutaj miasta Alta, oraz Parku Narodowego, to była się taka sytuacja, która może być dobrą kwintesencją całego tego problemu. Dziennikarka prowadziła wywiad ze mną, właśnie z burmistrzem miasta Alta, oraz z szefową Parku Narodowego w wyspie Zeeland i pytała, czy ma pan odpowiednie zgody, na co pani burmistrz powiedziała, no właśnie, czy ma pan odpowiednie zgody, na co ja wyjąłem dokument, tak, podpisany przez panią. I my, jako pierwsza firma w historii Norwegii, posiadaliśmy wszystkie zgody na ten temat, które dotyczyły eksploatacji oraz prowadzenia poszukiwania cyrkonów na wyspie Zeeland. To prawda, że nie posiadaliśmy praw do ich sprzedaży, której nie prowadzimy do tej pory. Okazy wydobyte w czasie tego projektu zostały przekazane do Ministerstwa Górnictwa, gdzie znajdują się do tej pory i w tej chwili staramy się o komercjalizację tego projektu, aby te okazy nas wróciły i mogły być wprowadzone na rynek. Ale myślę, że to są naprawdę didaskalia w stosunku do tego, co planujemy robić w Dubaju. Szanowni Państwo, Pani Prezesa jest na nas również bardzo dobrze. Jeżeli ktokolwiek z was wczytywał się w lekturę strategii rozwoju miasta Lubań na najbliższe dziesięciolecie, z całą pewnością zauważył, że miasto stawia na rekreację i turystykę. Jest to w zasadzie jedyny kierunek, który możemy podążać, jedyny kierunek, który może przynieść nam korzyść. I jest tam również zapis o tym, że będziemy dążyć do wykreowania imprezy o charakterze ponadlokalnym, która jest niezbędnym elementem marki, wizerunku miasta. W związku z tym, że mamy doskonałe położenie komunikacyjne, chcemy też, aby ta impreza była na większą skalę skierowana w stronę naszych sąsiadów, zarówno na zachodzie, jak i na południu. Jako jedne z nielicznych miast dysponujemy profesjonalną grupą, która zajmuje się marketingiem terytorialnym i bardzo dobrze rozumiemy, że tego rodzaju imprezy, czy tego rodzaju inicjatywy powinny nawiązywać w szerszym sensie, zarówno terytorialnym, jak i merytorycznym, do zasobów regionu. Tylko wtedy one gwarantują sukces nie tylko jednej komunii miejskiej, ale gwarantują sukces, załóżmy, całej ziemi lubańskiej, czy też całemu pograniczu. W związku z tym zamierzamy wykorzystać wszelkie stojące do naszej dyspozycji środki, jeżeli chodzi o możliwości marketingowe, aby nadać tej imprezie charakter międzynarodowy. To też będzie ten element oryginalności i wyjątkowości. Nie chodzi o to, żeby były dwa stoiska, jedno z Czech, jedno z Niemiec, ale
zaczęli pojawiać się kolekcjonerzy za Odry i za Kujzewski. To jest na pewno priorytet wpisany w strategię. Jest to również wyraz realizacji określonej polityki, która od w zasadzie kilku lat jest realizowana bardzo konsekwentnie, z czego też jesteśmy zadowoleni. Mówiłem wcześniej, że chcieliśmy budować imprezę o charakterze ekoturystycznym. I to też będzie miało miejsce. To też będzie stanowić o oryginalności tej imprezy. Czyli tutaj, w trakcie Studenckiego Festiwalu Minerałów, będą na pewno swoją ofertę prezentowały muzea, będą prezentowały geoparki i chcemy też, aby ta geoturystyka, proszę też zwrócić uwagę na to, że Lubań promuje ją już od dawna. Jako jedno z nielicznych miast dysponujemy nowoczesnym Centrum Edukacji Ekologicznej, które działa bardzo prężnie i promuje geoturystykę. Między innymi w tym roku ukazała się bardzo dobra publikacja, która odpowiada na potrzeby. Jako jedne z nielicznych miast mamy w ofercie praktycznie na stałe wycieczki takie geoturystyczne wokół Lubanu. Co więcej, jeżeli cofnęliśmy się w czasie, no to 200 lat, to właśnie na ziemi lubańskiej zlokalizowana była jedna z największych w Niemczech kolekcji mineralogicznych udostępnianych dla świata nauki. To tutaj już w XVIII wieku przyjeżdżali specjaliści z całego świata po to, żeby zachwycać się minerałami zgromadzonymi na terenie powiatu lubańskiego. Początek XVIII wieku, pierwsze kolekcje mineralogiczne w Lubanie. Więc to, co robimy, jest konsekwencją zarówno zapisów strategii miasta, jak i konsekwencją tradycji, której jestem gorącym orędownikiem i uważam, że powinniśmy tego rodzaju wartościowe elementy historii bądź co bądź obcej adoptować na własne potrzeby i jeszcze bardziej to ulepszać, czynić bardziej atrakcyjne. Ja myślę, że jak mają Państwo dalsze pytania, to już byłoby uważne. Ja tutaj jeszcze do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, a tak nurtuje mnie ten problem przenoszenia terminu lubańskiej lawy. Nie było to konsultowane w ogóle z mieszkańcami. Jesteśmy przywiązani do tego ostatniego tygodnia czerwca. Druga sprawa, że dwie duże imprezy takie, które lubią odwiedzać mieszkańcy Lubania i Lubówka, będą się w jednym czasie. Więc czy nie dałoby się na przykład zrobić dwóch imprez? Przecież Lubań nie jest mały. My nie jesteśmy miastem bogatym, to też trzeba o tym bardzo mocno powiedzieć. Oczywiście naszym największym skarbem i bogactwem są mieszkańcy i kwasy, ale generalnie rzecz biorąc nie jesteśmy na tyle bogatym, żeby dwie duże imprezy, a lawa rozrosła się naprawdę w dużą imprezę i Studencki Festiwal Minerałów zrobić w oddzielnych terminach i tak blisko siebie, bo organizacyjnie byłoby to dla nas pewnym kłopotem. Więc na razie zamiar jest taki, żeby te dwie imprezy ze sobą połączyć. One oczywiście w żaden sposób ze sobą nie rywalizują, ale to już mówiłem, że cieszę się, że merytoryczna część tego, co odbywało się w Lubówku, przychodzi do Lubania i tutaj jakby w sercu miasta będzie miało swoje odzwierciedlenie. A ta część, na którą mieszkańcy Lubania jakby czekają co roku w formie lawy, dalej będzie utrzymana. Tak, żeby nie kolidować z tym, co jest organizowane w Rybniku. Więc te dwie imprezy będą się uzupełniały. Mówimy już o Lubaniu i w żaden sposób nie ma przeszkody w tym, żeby mieszkańcy Lubania, którzy uczestniczyli w Lubelskim Lacie Agatowym, byli zarówno w Lubaniu, jak i w Lubówku, bo to, tak jak mówię, nie jest żadna straszna odległość. Dzisiaj to jest kwestia dojazdu przez 40-50 minut i jest się na miejscu. Nie ma sensu dublować kosztów, dużych kosztów. Tym bardziej, że element imprezy, element muzyczny imprezy i element merytoryczny w zasadzie skierowane są do bardzo różnych grup odbiorców. To widzę bardzo wyraźnie w Lubówku. Kiedy kończy się giełda, znika pewna grupa ludzi, pojawia się grupa ludzi całkiem innych, zainteresowanych wyłącznie imprezą. I tak to wygląda i tak to również wyglądało oczywiście u nas. Dlatego też ten wieczorny termin koncertów na Kamiennej Górze pozwoli nam uniknąć kosztów związanych z przygotowaniem infrastruktury, a poza tym nie przeciąży osobowo kadry, która jest ograniczona. Bo organizować jedną imprezę, która nas angażuje przez pół roku, mam tu na uwadze dyrektorów i pracowników poszczególnych jednostek kulturalnych, tyle się przygotowujemy do lawy, zaraz dwa tygodnie później, kiedy mamy okres urlopowy, organizujemy kolejną imprezę. Jest to samobójstwo pod każdym względem, więc tego z całą pewnością chcielibyśmy uniknąć. To jest powód, dla którego między innymi łączymy te pieniądze. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za Waszą uwagę.
bar, który jest przygotowany dla Państwa tam z tyłu, korzystajcie. No i cóż, zobaczmy się za rok i cieszmy się tą imprezą, która będzie w Lubaniu w lipcu 2018 roku. Bardzo, jeżeli Państwo byliby zainteresowani tym, co planujemy w przyszłym roku, to prosiłbym o wręczenie mi wizytówek. Będziemy Państwa trzymali po prostu na bieżąco z tym, co jest przygotowane, co jest drogane.